Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. sytuacji w USA, dorobku naukowego Feliksa Konecznego, własnych gustów kulinarnych. Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Marcin Łuszcz. Szanowny panie Stanisławie, dziękuję za odpowiedź na poprzednie pytania, a oto następne. Pierwsze. Czy byłby pan bardzo zdziwiony, gdyby zamieszanie w USA było cicho inspirowane przez Prusaków? Strasznie by mi to pasowało, ponieważ Chiny i tak już zjadły Amerykę i rewolucja w tym kraju jest im chyba najmniej potrzebna, bo wiadomo, że to może pójść w różną stronę, a Prusacy, gdy Ameryka na chwilę się pogrąży, mogą całkowicie się uwolnić spod jarzma Jankowskiego. No, nie byłbym może specjalnie zdziwiony, chociaż inspiracji, jak tam się dopatrują ruskiej inspiracji tam Putina, że Putin to wylansował właściwie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No jeśli by to była prawda, to znaczyłoby, że ta cała demokracja amerykańska jest niewarta funta kłaków, skoro Putin tam wybiera prezydenta. Nie bardzo wierzę w takie inspiracje. Myślę, że Chiny też mogą być zainteresowane zamętem, jaki niewątpliwie rewolucja komunistyczna by wywołała w Stanach Zjednoczonych. A jeśli chodzi o Niemcy, no to przypominam, że Joe Biden jeszcze zanim został zaprzysiężony na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapowiadał poprawę stosunków z Niemcami. No i w związku z tym niemiecki prezydent Walter Steinmeier wyraził ogromne zadowolenie z faktu, że to właśnie Joe Biden zostanie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Drugie pytanie. Czy czytał pan dzieła Feliksa Konecznego pod tytułem Dzieje Polski, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży? Nie czytałem. Właśnie kończę te lektury i jestem zachwycony. Myślę, że wersja dla młodzieży powinna być lekturą obowiązkową do czytania przez rodziców dla małych dzieci chyba, a wersja dla dorosłych powinna być lekturą obowiązkową w szkole średniej. Ogólnie uważam Konecznego za najbardziej zapomnianego z polskich geniuszów. Czy ma pan podobne zdanie? No, mam podobne zdanie. Uważam Feliksa Konecznego za wybitnego uczonego, za wybitnego historiozofa, bo to tak trzeba dyscyplinę określić, którą on się zajmował. No, a został zapomniany nieprzypadkowo, dlatego że jego metoda była całkiem inna od metody marksistowskiej. No, a wiadomo, że w naszym nieszczęśliwym kraju za komuny tylko marksiści byli dopuszczeni do, że tak powiem, sal wykładowych i do publikacji. Zresztą podobnie jak i teraz, bo teraz tylko marksiści się tam zniafikruszują ze swoim marksizmem, tylko się przerzucili, jak się okazało, że na razie za marksizm nikt nie wybula, to się przerzucili na uniwersalizm, bo za uniwersalizm to już wybulają. Także no, rzeczywiście Feliks Koneczny nie jest znany w Polsce, ale nie dlatego, że został zapomniany, tylko dlatego, że wykonano na nim operację zamilczenia na śmierć, tak jak to Niemcy mówią, Totschweigen. Trzecie pytanie. Jakie wino chciałby pan mieć zamiast wody na spotkaniu z publicznością? Które z win najlepiej rozwiązuje panu język? Chciałbym się przygotować. No, ja na spotkaniu z publicznością nie używam wina i nie zamierzam, bo jeszcze język by się mi nie rozwiązał, tylko być może zacząłby mi się plątać, zwłaszcza gdybym użył takich mocnych win jak Porto czy Madeira, więc wolę poprzestawać na wodzie. Natomiast z wina chętnie korzystam już po zakończeniu spotkania. Wtedy się relaksuję. No, najbardziej lubię wino czerwone, Bordeaux francuskie, ale też Côte d'Iron, a z włoskich win to też jest bardzo dobre wino,
Brunello Montepulciano. To jest wino, kiedyś było dostępne na polskim rynku, teraz już od pewnego czasu go nie widzę. Jest to wino bardzo smaczne, chociaż no nie jest tanie niestety, bo ta butelka kosztuje około 60 zł, także trzeba popijać je tak bardzo umiarkowanie. No i również bardzo dobre wina są chilijskie i australijskie, ale teraz ostatnio właśnie trafiłem na takie wino portugalskie. Czerwone wino portugalskie, przypominam sobie z takiego dzieciństwa późnego, jak to wpadła mi w ręce taka książka, była u nas w domu, autorstwa takiego brazylijskiego komunisty Jorge Amado, Ziemia krwi i przemocy. Nie wiem, jak się to u nas w domu znalazło. No i ja tę książkę zacząłem czytać z ogromnym zainteresowaniem, bo tam były tak zwane momenty. Na przykład obcięto łucji, warkocze rozrosły się, krągłe piersi i jędrne, smukłe uda koloru cynamonu. No i ale był tam też opis przyjęcia pułkownika Horacego i w tym opisie przyjęcia był taki, no to dzisiaj to oceniam jako grafomański trochę zapis, ale był taki, że czerwone wino portugalskie plamiło krwią przezroczyste kryształy. Tak ten Jorge Amado pisał. Więc ja tutaj nie mam takich ulubionych, że tam innych nie próbuję nawet. Jest taki szczep włoski, Primitivo. Jest bardzo smaczny i polecam każdemu, żeby sobie spróbował. Pan Olgierd Mularkowski. Panie redaktorze, czy zgadza się pan z pomysłem pana Józefa Białka, tego od wektorów, według którego należy tworzyć struktury w rodzaju masonerii i ściągać do tych struktur urzędników państwowych, przedsiębiorców itp. pod przysięgą w celu wytworzenia propolskiej i propaństwowej elity? No to znam ten pomysł, kolega Białek mi go sam referował. Ja nie wiem, czy by się to udało, czy by to nie natrafiło na energiczną kontrakcję ze strony tajnych służb, dlatego że no, urzędnik państwowy, który składa przysięgę i to nie może tu się przyznać do tego, że uczestniczy w takiej masonerii, to może być oskarżony o spisek przeciwko państwu. Nie wiem, czy to by doprowadziło do wytworzenia takich propolskich elit, bo myślę, że od razu tajniacy by tam wpuścili mnóstwo konfidentów do takiej organizacji. No i to tak, no ale może, być może, że Józef Białek ma rację. Pan, drugie pytanie. Doktor Przybył rzucił kiedyś pomysł reaktywowania Uniwersytetu Latającego. Czy według pana ma to sens i czy w obecnych warunkach jest możliwe? No pewnie, że jest możliwe, jak było możliwe za komuny. Kiedy takich uczestników i słuchaczy, i nam wykładowców na Uniwersytetu Latającego tam łapano i tak dalej, tam aktyw ZMS-owski wkraczał i tam bijał, wywoływał burdy, no to tym bardziej teraz byłoby to możliwe, zwłaszcza, że taki nawet i teraz w okresie zbrodniczego koronawirusa, bo można takie sesje urządzać zdalnie. Na przykład mój przyjaciel, który jest dyplomatą, byłym ambasadorem, na temat urządził taką właśnie zdalne spotkanie ze studentami na temat Indochin. No i podobno bardzo się udało. Ja nie uczestniczyłem w tym, ale opowiadał mi, że bardzo się udało. Liczne audytorium było, takie studenci zadawali pytania, także no to właśnie nic innego jak Uniwersytet Latający. Tym bardziej teraz byłoby to możliwe, nawet celowe. Ja tu zgadzam się z panem doktorem Przybyłem, bo taki Uniwersytet Latający, jeśli by wykładowcy zostali starannie dobrani, to mógłby stanowić taką przeciwwagę dla tych parków jurajskich, w jakie przekształcają się współczesne uniwersytety rządowe. Pan Edward S.
Witam pierwsze pióro polskiej publicystyki w osobie pana redaktora. Dziękuję bardzo. Dwa pytania. Jak wygląda obecnie sytuacja z gazem łupkowym, który miał nam zapewnić energetyczną niepodległość, a może nawet mocarstwowość? No nijak, nie prowadzi się żadnych badań. Okazało się, że o ile ten gaz łupkowy w ogóle tam jest na terenie Polski, to okazało się, że to straszliwe spustoszenia ekologiczne by to ściągnęło na nasz nieszczęśliwy kraj, a ponieważ lobby ekologiczne rośnie w siłę, tak jak Polska rosła w siłę za czasów Gierka, no to oczywiście tego zaniechano, ale nie dlatego, tylko dlatego, że padł rozkaz, że tu po co tu jakiś gaz łupkowy i po co Polska ma mieć niezależność energetyczną czy nawet mocarstwowość, jeżeli lepiej jest, jak będzie kupowała gaz amerykański, bo to jest jedna ze trzech takich przysług, których nasz najważniejszy sojusznik się po nas spodziewa. Pierwsze, że Polska udostępni Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla tam różnych rozgrywek globalnych, no to to robimy. Drugie, że Polska będzie kupowała amerykańską broń, no to też to robimy. No i że będzie kupowała amerykański gaz, no to też to robimy. Więc po co tu jeszcze zabracać sobie głowę gazem łupkowym? Ja to nazywam, jak to już się tam zaczęło przejaśniać w tej sprawie, to nazwałem ten gaz gazem głupkowym. Co pan sądzi o Jerzym Urbanie jako publicyście, pomijając kwestie etyczne, zdrowia i wszelkiej pomyślności dla pana i pana najbliższych? No, Jerzy Urban jest publicystą inteligentnym. Martwi mnie jedna rzecz i tak zniechęca do niego, że on lubi epatować swoich czytelników takim panświnizmem. Wszyscy to skurwysyni, ja też jestem skurwysynem, ale wy też jesteście skurwysynami i tak jako skurwysyni to możemy się dogadać na tej samej płaszczyźnie. No, trochę mnie to martwi, bo to nieprawda. Także myślę, że Jerzy Urban używa swoich niewątpliwych zdolności publicystycznych w niezbyt fortunnym kierunku. Pan Konrad Maxelan. Szanowny panie Stanisławie, ostatni wielki felietonista w historii tego świata, no niech pan nie przesadza, bo to jest taki bardzo dwuznaczny komplement. Dlaczego ostatni? Mam nadzieję, że świat się tak szybko nie skończy. Ostojo publicystyki w morzu polityczno-poprawnej nudnej miernoty. Proszę o odpowiedzi na trzy pytania. Pierwsze. Dlaczego tak pan broni tej wydmuszki na stanowisku prezydenta RP w kwestii zapalania jakichś tam świeczek z Żydami? Odnosi się on do wartości chrześcijańskich, uczestniczy we mszach świętych, a tak bezczelnie oddaje pokłon obcym religiom na oczach całej Polski, która wyrosła przecież na chrześcijaństwie. Czy jeśli jakaś grupka satanistów poprosi go o publiczne modły do samego diabła w rytmach muzyki Nergala, to również nie powinien im odmówić jako polskim obywatelom? No, sytuacja nie jest zupełnie taka sama. Jak zresztą nie bronię pana prezydenta, jak tu pan pisze, jako wydmuszki. Po prostu zostałem kiedyś zapytany, co ja na ten temat sądzę, jak prezydent zapalał chanukowe świeczki. Zresztą to nie on jeden, bo te tradycje zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński. Później prezydent Komorowski to kontynuował. No i kontynuuje to prezydent Duda. Judaizm jest wyznaniem prawnie uznanym w Polsce, w odróżnieniu od tam satanizmu, który nie jest. W związku z tym w przypadku prośby, jaką by skierowali sataniści, no nie wiem, którzy by chcieli odprawić jakąś czarną mszę na łonie pani Marty Lempart, dajmy na to, no to pan prezydent ma prawo im odmówić, dlatego że to nie jest wyznanie prawnie uznane przez władze państwowe. Tu natomiast jest sytuacja taka, że to jest wyznanie nie tylko prawnie uznane przez władze państwowe, ale no ostatnio, 17 stycznia, obchodzony był w kościele katolickim
Dzień judaizmu. Jeśli tylko mam zastrzeżenia do tych czynności prezydenta, nie takie, że on tam uczestniczy w nabożeństwie żydowskim, tylko gdzie to nabożeństwo jest odprawiane. Bo jeśli by pan prezydent był zaproszony do synagogi i tam uczestniczył w zapalaniu świecek chanukowych, to uważam, że wszystko byłoby w porządku. Natomiast mam wątpliwości, czy te nabożeństwa żydowskie powinny być urządzane w publicznych gmachach państwowych, bo albo mamy zasadę rozdziału kościoła od państwa, albo nie. Drugie. Czy uważa pan, że nasza Złota Pani również jest wydmuszką tajnych służb, fasadową postacią wykonującą tylko rozkazy starszych i mądrzejszych? Czy też wierzy pan, że to niepiękne babsko kręci tym narodem, który nie tak dawno był jeszcze postrachem całej Europy? Ja nie uważam pani naszej złotej za wydmuszkę, dlatego że jest trochę inna sytuacja tajnych służb w państwach poważnych i w państwach pozostałych. Otóż w państwach poważnych tajne służby służą swojemu państwu, bo wiedzą, że innego nie będą miały, a poza tym wiedzą też, że jeżeli to państwo będzie rosło w siłę i będzie wzbudzało respekt za granicą, no to ich pozycja też ulegnie radykalnej poprawie. Dlatego służą swojemu państwu bez względu na jego ustrój. No i tutaj nasza Złota Pani jest bardzo dobrym przykładem, chociaż zrobiła parę głupstw, między innymi w sprawie imigrantów. No ale to, że Niemcy są państwem poważnym, to nie znaczy, że nie popełniają błędów. No, za Hitlera Niemcy też były państwem poważnym, ale Hitler dużo błędów popełnił, na co zresztą zwrócili uwagę nie alianci, tylko jego taki feldmarszałek Erich von Manstein. Warto przeczytać, odsyłam do książki napisanej przez tego feldmarszałka Mansteina Stracone zwycięstwa. I tam on nie szczędzi krytycznych słów Adolfowi Hitlerowi, co, jak powiadam, nie podważa tego charakteru państwa poważnego, jakim są Niemcy. Natomiast w państwach pozostałych to tajne służby pasożytują na tych państwach, frymarcząc ich interesami na rzecz państw obcych. I to jest ta różnica. Dlatego u nas są wydmuszki, a tam chyba nie ma. No może powiedzmy, że pan Emmanuel Macron to mi pasuje do takiej roli, ale to, no cóż, pamiętam taki wywiad z Rzekę, który z hrabią Aleksandrem de Marange przeprowadziła pani Krystyna Okręt z belgijskich okrętów i tam pyta go z jakichś, między innymi z jakich środowisk rekrutują się konfidenci, bo on był szefem wywiadu francuskiego, a on taki oburzony powiada, jacy konfidenci? Konfidenci są w policji, u nas są honorable correspondants. No to ona tam mówi, nie chciałam pana urazić, ale w takim razie z jakich środowisk rekrutują się ci pańscy honorable correspondants? Więc on powiada, że bardzo różnych. Może to być kierowca taksówki, duchowny, a nawet minister stanu. I to powiało jako rzeczy zwyczajnej. No to jak minister stanu może być honorable correspondant francuskiego wywiadu, to dlaczego nie prezydent? Prawda? Więc to, ale to powiadam, wszystko zależy od tego, czy służby służą swojemu państwu, czy na nim tylko pasożytują. Trzecie. Biden już zapowiedział poprawę stosunków USA z Niemcami. O Polsce wypowiada się co najmniej nieprzychylnie, w przeciwieństwie do Trumpa. Już nawet nie udaje przychylności. Obstawiony jest Żydami, szykuje się tam komuna, o czym sam pan zresztą wspomina, więc chyba oczywistym jest dla nas, że trzeba uciekać od tego sojuszu z krzykiem. Jak pan myśli, co by się stało, gdyby Polska nagle zaczęła gwałtownie ocieplać stosunki na przykład z Moskwą czy Pekinem, kładąc lachę na to całe NATO czy Unię Europejską? No,
Myślę, że takich susów gwałtownych to w polityce się nie robi. Znaczy można, ale to na takie gwałtowne susy to mogą sobie pozwolić państwa silne. Polska do nich nie należy. Polska powinna, niezależnie od tego, kto rządzi Stanami Zjednoczonymi, Polska powinna wykorzystywać, czego niestety nie robi. Wykorzystywać fakt pozostawania w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi dla wzmocnienia siły własnej, a nie do prężenia cudzych muskułów, tam to się nadymamy i tak dalej, bo czym się kończy prężenie cudzych muskułów, to myśmy się przekonali w 1939 roku. Więc ja myślę, że taką radykalną zmianę polityki zagranicznej, to trzeba by starannie przygotować pod każdym względem, no chociażby gospodarczym. W tej chwili polska gospodarka jest związana z gospodarką niemiecką i uzależniona od subwencji Unii Europejskiej. Niech pan powie tutaj na przykład rolnikom, że już nie będą dostawali dopłat do tego. No to nie wiem, czy będą pana politycznie popierali w tej sytuacji. Natomiast no, trzeba się opierać. Jeżeli Stany Zjednoczone będą eksportowały rewolucję komunistyczną, to oczywiście my też będziemy obiektem tego eksportu. Nam też będą te komunistyczne rozwiązania stręczyły. Trzeba przyjmować je, opóźniać ich przyjmowanie. No, taką taktykę biernego oporu trzeba zastosować i tyle. Pan Filip Bielicki. Szanowny panie Stanisławie, mam do pana takie oto pytania dotyczące naszego nieszczęśliwego kraju. Pierwsze, Podhale pod szyldem góralskie weto zapowiada otwarcie swoich działalności niezależnie od wymysłów Szabes Goju Zwiejskiej. Ja widzę tu szansę, aby dotychczasowy elektorat Prawa i Sprawiedliwości przeorientował się na kierunek Konfederacji, ponieważ obóz zdrady i zaprzaństwa można pominąć. Istnieje jednak ryzyko, że zostanie im nastręczony płaczliwy Szymon. Pojawiły się już takie prowokacje, na przykład zachęcanie ludzi przez fałszywe konto góralskiego weto na Facebooku do blokowania zawodów Pucharu Świata w Zakopanem. Co pan o tym sądzi? No jasne, że będą. Jeżeli się okaże, że góralskie weto stanowi realną siłę polityczną, no to oczywiście, że rozpoczną się podchody ze wszystkich stron. Także jest i ta szansa, i to ryzyko. Ale w polityce nie ma polityki bez ryzyka, zawsze jest ryzyko i trzeba tylko je wykalkulować, czy ono się opłaca, czy się nie opłaca. Drugie, mając na uwadze sukcesy dobrej zmiany, dojnej zmiany, kiedyś zadał pan pytanie, na czyje poparcie liczy Lech Kaczyński, więc na czyje poparcie liczy teraz Prawo i Sprawiedliwość, chyba już tylko biurokracji i Eskimosów, którym masowo wręcza polskie paszporty. Dużo zdrówka. No, liczy też na swoich wyznawców, bo to, wie pan, jak ktoś jest wyznawcą, to on się nie kieruje racjonalnymi tam przesłankami, tylko emocjonalnymi. W związku z tym być może, że to jest najtwardsze jądro, nawet twardsze od Eskimosów czy tam innych. Pan Marcin Marcin. Czcigodny panie Stanisławie, mam proste pytanie. Czy posłowie i sędziowie powinni mieć immunitet i czuć się bezkarni? No, zaskoczę pana może, ale powiem, że powinni mieć immunitet. Oczywiście powinno to być tak uregulowane, żeby nie mogli go nadużywać. Bo na przykład immunitet poselski powinien obejmować tylko takie czynności, które wykonuje poseł w ramach swojego mandatu, a nie na przykład immunitetem nie powinny być chronione czyny kryminalne, których się dopuszcza poseł czy sędzia. Posłowie powinni mieć pewien komfort psychiczny, żeby tam się nie bali, że zaraz zostaną oskarżeni na przykład o antysemityzm czy tam homofobię, więc dlatego ten immunitet jest przydatny. Sędziowie też powinni mieć gwarancję niezależności,
stabilności, pewien komfort psychiczny. I tutaj immunitet też jest przydatny, oczywiście w tym zakresie, o jakim mówię. Pan Marcin Marcin. Szanowny panie Stanisławie, czy Stalin miał rację twierdząc, nie trzeba kupować narodu, wystarczy mieć tych inżynierów dusz i to zupełnie załatwia problem zniewolenia? No jeśli nawet zupełnie nie załatwia, bo Stalin podbijał Europę nie przy pomocy inżynierów dusz, tylko przy pomocy Armii Czerwonej jednak, a inżynierowie dusz tam wykonywali czynności usługowe. Sami inżynierowie dusz by niewiele skurali, gdyby nie znajdowali się za osłoną bagnetów Armii Czerwonej. Proszę Państwa, także nie przeceniajmy roli inżynierów dusz, chociaż oczywiście oni są ważni. No i tym połowicznie pozytywnym spostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do cykielu następnego. Tam pan z tyłu, później pan i później pan. Rozmawiamy cały czas, my nie będzie dziećmi. Czyli według prawa rzeczywistego jest to bezspadkowe, przepraszam. Tak. Przechodzi na skarb państwa. Tak. Mówimy to ogromnej sumie, nie będziemy już tego powtarzać, wiadomo o co chodzi. I teraz tak, panie rektorze, moje pytanie. Czy gdyby w Terezinie nie było pana Bartoszewskiego, by tego nie podpisał? Nie on nie tematu? Podpisał. On nie podpisał tej deklaracji. Mówią, podpisał. Bo to nie, żadna ustawa amerykańska mówi o państwach uczestniczących w konferencji mienie ery Holokaustu w 2009 roku. Uczestniczących. Tak. I teraz sprawa ostatnia. Co to jest za sojusznik? Jałta, wyprzedaż Polski numer jeden, tak? Roosevelt. Prezydent Trump jest w Polsce. Powiedział tak ochoczo, Polacy, ja was nigdy nie zostawię. Ja tym bardziej chcę, żeby nas zostawili w takiej sytuacji. Podpisuję 447. Proszę pana, no wie pan, to nieładnie, że tak nas zoperował nasz sojusznik, ale połowa winy jest po naszej stronie. Połowa winy jest po naszej stronie, bo myśmy wysuwali do rządów takich umiłowanych przywódców, którzy nie dbali o polskie interesy państwowe. Podam przykład. W 2001 roku Polska wzięła udział w operacji w Iraku. Kontyngent wojskowy został wysłany Polski do Iraku. Dlaczego? Ano poprosił nas nasz sojusznik, żebyśmy tam wsparli go wojskowo, bo on i bez nas by sobie poradził, tylko to ładniej wyglądało. Jak więcej państw brało udział, to taka operacja społeczności międzynarodowej i tak dalej. No, mogliśmy odmówić, ale wtedy byśmy się narazili na ryzyko, że jak my o coś poprosimy, to nasz sojusznik też nam odmówi, powie, jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. A Ameryka bez Polski da sobie jakoś radę, a Polska to już niekoniecznie, prawda? Więc takiego sojusznika trzeba szanować. I jak on nas o coś prosi, to dobrze jest to zrobić, ale od razu go prosić o przysługę wzajemną. To my tu ci robimy przysługę, to ty nam też zrób. Ty nam też zrób. Jakie przysługa wzajemna? No ja to wtedy pisałem, nie teraz, bo teraz to każdy mądry, ale wtedy, że przynajmniej dwie sprawy powinniśmy załatwić z naszym sojusznikiem. Żeby nam obiecał, że nie będzie na nas naciskał w sprawie żydowskich roszczeń, to już mówiłem, w 2001 roku. A drugie, żeby się zgodził nasz sojusznik na militarną konwersję polskiego długu. O co tu chodziło? Otóż Polska miała dług zagraniczny, a wtedy już wierzycielami polskimi były tylko kraje należące do NATO. Tak się złożyło, bo inne zostały spłacone, a te nie. No więc argument mieliśmy taki, że nasza armia niezwyciężona przecież jest częścią sił zbrojnych Paktu Atlantyckiego i w dodatku jest rozlokowana na wschodnim skraju obszaru obrony NATO. W związku z tym to będzie nie tylko dla nas, ale i dla wszystkich, dla całego NATO to będzie korzystne. I na czym polega konwersja militarna? Na tym, że zamiast spłacać raty tego długu, to za zgodą naszych wierzycieli byśmy przeznaczyli je na modernizację armii. A to nie były małe pieniądze. I wtedy byśmy wiedzieli, co nasze wojsko, ten kontyngent robi w Iraku, że zarabia ciężkie pieniądze na modernizację sił zbrojnych. Nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę, bo
mnie się może wydawać, że tam w stosunkach z Ameryką to można sobie tu różne propozycje wysuwać i tak dalej. No i jak byłem w Waszyngtonie, to zabiegałem o rozmowę z takim panem, który był doradcą prezydenta Reagana. Prosiłem go chociaż o 10 minut, on mi poświęcił 3 godziny, więc był bardzo uprzejmy dla mnie. No i wypytałem go, dowiedziałem się z tej rozmowy, co jest realistyczne w stosunkach z Ameryką. On powiedział tak, że i poruszyłem te sprawy. On powiedział, no sprawa tych żydowskich to trudna by była, no ale trudne sprawy też trzeba próbować załatwiać. Natomiast ta konwersja to w ogóle bez problemu. I nikt się nawet nie zająknął, a prezydent Bush nie jest prezydentem Polski. I nie ma obowiązku dbać o polskie interesy, pytać, słuchajcie, co byście chcieli, może grzybka, może ogóreczka, może to. Nie, no to on jak mu za darmo ktoś robi, to jeszcze lepiej, to w to mu graj, prawda? I a prezydent Kwaśniewski myślał, że to on taki właśnie jest, dlatego tu tak krytycznie o nim mówię, uważam go za, nie szanuję go w ogóle. Otóż on wykombinował sobie, że jak on tu polskimi interesami przefrymarczy, to prezydent Bush z tej wdzięczności zrobi go pierwszym sekretarzem ONZ-u albo przynajmniej pierwszym sekretarzem NATO. Prezydent Bush w Ameryce nie uchodził za tęgą głowę, raczej za takiego trochę przygłupa. Ale nawet on wiedział, że facetowi, który frymarczy interesem państwa, na którego czele stoi, nie można dać żadnej posady, bo on każdego zdradzi. No i prezydent Kwaśniewski został na lodzie. Szukał sobie potem takiej posady, wyszukał sobie odźwiernego tam gdzieś u jakiegoś Żyda w Niemczech. No, akurat na właściwym miejscu. Ale on 2 razy był wybierany na prezydenta Polski. To my powinniśmy się uderzyć w piersi za to. Naprawdę. Bo wysuwamy do władzy takich palantów. No, to naprawdę. Nie, myślę, że to tam teraz krążą takie rozmaite te listy z nazwiskami. No i tam niektóre są prawdziwe, ale tam się ktoś dobrze bawi. To jakiś anonimowy taki dobroczyńca ludzkości. No i na przykład tam jest taki Władysław Frasyniuk. Tam biorą każdego tam, co jest znany publicznie człowiek i przypisują mu jakieś nazwisko tam żydowskie. I Władysławowi Frasyniukowi, który nie jest żadnym Żydem, tylko Ukraińcem, przypisali nazwisko, że niby się nazywa Rotenschwanz. Proszę Państwa, no żaden Żyd by się tak nie nazywał. Przecież Państwo wiecie, co to po niemiecku znaczy. No, jak bez obrazy, ale powiem. Czerwony chuj. No, Żydzi w Polsce przedrozbiorowej nie mieli nazwisk. I jak Prusacy zajęli Warszawę, bo pierwotnie Warszawa należała do Prus, no to w Prusach był, jak to poznaniacy mówią, porządek. No i król pruski nakazał, żeby nazwiska polskim Żydom tu ponadawać, a nie tam, że tam Jakub stąd, tam jakiś Icek stamtąd, nie, to nazwiska. No i był taki urzędnik w służbie króla pruskiego nazwiskiem Hoffman. Nawet do literatury trafił, bo jest taka opera opowieści Hoffmana, to właśnie o nim, tak. No i on nie był niewrażliwy na brzęczącą monetę. Jak jakiś Żyd mu tam zabrzęczał złotem, no to on mu dawał takie nazwisko, Goldstein, tam Goldberg i tak dalej. A jak nie, no to takie trochę śmieszne. Ale nie takie, bo mu król, uszy by mu król bo poobrywał, prawda? No więc ktoś, mówię, dobrze się bawi. Ale to nie powód, żeby w to wierzyć, bo to... No więc właśnie to ja słyszałem tę anegdotkę, że jeden z braci Kaczyńskich jest Żydem, ale nie wiadomo który. Jeszcze za życia Lecha Kaczyńskiego. Więc mówię do ludzi, to takie dowcipy są fajne, bo na przykład w stanie wojennym była taka moda, że tam pobożność, żeby tam się tego ostentacyjnie tam modlić i tak dalej. No i taki Andrzej Szczypiorski, taki literat z Warszawy, postanowił się ochrzcić.
No i nawet opisał w Tygodniku Powszechnym, jakie to przełomy duchowe tam przechodził i tak dalej, no i się wziął się i ochrzcił. Ale na mieście ludzie mówili, że pierwszy chrzest mu się nie przyjął. Proszę bardzo, pan tutaj. Proszę, bo komentarz ostatnio w prasie takiej, no nie tego głównego nurtu, pojawiły się informacje, że w ostatnim czasie ponad 10 tysięcy obywateli Izraela otrzymało obywatelstwo polskie, bo to w tym kontekście. I drugie mam takie pytanie, w czym pan redaktor widzi takie słabe notowania, słabe notowania środowisk wolnościowych? No to już odpowiedziałem częściowo na to pytanie. Kogo bym popierał jako niemiecki kanclerz? No nie takich, bo tych bym nie popierał, bo to dopuszczenie takich ludzi do władzy może doprowadzić do powstania tutaj zalążka jakiejś siły, która za 100 lat mi narobi takiego bigosu, już nie mnie, tylko mojemu następcy, znaczy moim następcom narobi kłopotów. Więc na wszelki wypadek, o tam, niech tam na marginesie się ich trzyma. Niemcy mają bardzo duże wpływy w Polsce. No i nie mówiąc już o Żydach i tam innych, no to wie pan, to samo się nie robi. Samo się nie robi. Więc tu demokracja, podobnie jak w innych krajach, już mówiłem o demokracji, jak to wygląda, więc u nas też jest kierowana. No. Tylko nam się o tym nie mówi, tak jak zgodnie z tym, co śpiewał jeszcze Wojciech Młynarski. Po co babcię denerwować? Niech się babcia cieszy. No, taką piosenkę śpiewał, więc oto. Także tutaj nic mnie nie zaskakuje. Przepraszam, pierwsze pytanie jakie było? A, tych paszportów, tak. No, że ja uważam, że to jest element przygotowań. To jest element przygotowań. No trzeba ktoś, to był... Mało tego, jeszcze na przykład na uniwersytetach w Polsce, chyba nawet na wszystkich, a jak nie na wszystkich, na większości, są wydziały judaistyki i hebraistyki. I całkiem dużo, całkiem sporo studentów tam studiuje tę judaistykę. No i zastanawiam się, na jaką pracę oni liczą po skończeniu tych studiów. A? Za samą znajomość tam jidysz, to jeszcze nikt nie tego. Prawdopodobnie potrzebni będą tłumacze, będą potrzebni nadzorcy, którzy tam no, wytłumaczą nam, co tam nasz szlachcic od nas chce, prawda? Bo tak to... Proszę bardzo, tutaj pan. Wracając do tej myśli pana, przecież dzieci pana aktualnego premiera Polski są absolwentami szkół żydowskich. No, szkoła Laudera. A, no, pan no, ambasador Izraela Ishevach Weiss mówił, że właśnie to na jego słowach opieram to, co mówię, że to jest prawda. Proszę pana, no co na to poradzimy? No, no nie. Przecież tak, może przecież on, nie, no położę, pożyłaś, tak, tylko nie każdego trzeba od razu robić premierem rządu. No, a dzieci niech posyła tam, gdzie chce, nawet proszę bardzo pani.